Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy muffinki czekoladowo-malinowo-waniliowe. Będzie pysznie. Zapraszam serdecznie. Przygotowanie muffinek zaczniemy od mąki. Będziemy potrzebowali 1,5 szklanki mąki pszennej. Ja używam takiego prezentu. To jest amerykańskie oznaczenie jako cup, ale to jest po prostu szklanka. Jedna. I pół. 3/4 szklanki cukru. 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej. 1/3 szklanki oleju. Pół szklanki jogurtu naturalnego. Wyszło trochę więcej niż pół, ale nic się nie stanie. Pół szklanki wody. Teraz użyję naturalnego ekstraktu z wanilii. Tak na oko, ale nie żałujcie. On zawiera w sobie ziarna wanilii. Dorzucimy tutaj zmrożone maliny. Okej. Nie za dużo. Teraz będzie potrzebny nam blender. Mam tutaj zmrożoną czekoladę. Okej, jeśli nie jesteście pewni waszego blendera przy mrożonej czekoladzie, to najpierw ją zmielcie, a później zamroźcie. Mielimy. Mogło wyjść trochę grubiej, ale jest jak jest. Te grubsze fragmenty wyciągnę. Wszystko dosypuję tutaj. Bierzemy łyżkę i wszystko musimy dokładnie wymieszać. I widzicie, konsystencja ciasta jest taka. Jest ok. Ok, i teraz będziemy nakładać babeczki. Ja używam form silikonowych. Na mój gust powinno wyjść około 12 babeczek. Dobra, nie jestem specjalnym estetą, ale ustawiamy je kolorami jakoś. Może ma to jakiś większy sens, nie wiem. Potrzebujemy masła. I teraz musimy dokładnie każdą foremkę wysmarować. Ja to robię w ten sposób. Oczywiście musicie pamiętać o tym, żeby mieć czyste ręce. Ok, możemy nakładać nasze muffinki. Prawie utopiłem łyżkę, najgorzej. Sprawa wygląda następująco. Nakładamy po 3/4 foremki. Czyli mniej więcej tyle. Zaopatrzcie się w coś takiego, jeśli nie macie. To jest bardzo przydatne do tego, aby wybierać resztki ciasta. Patrzcie, jak to super działa. I z tego zrobimy jeszcze jedną ostatnią muffinkę. Wyszło 11. I teraz tak, mały trik. Blaszkę wyłóżcie sobie papierem do pieczenia. Część muffinek może się trochę rozlać. W ten sposób unikniemy sprzątania. Tak przygotowane muffinki idą do pieca nagrzanego do 180 stopni na około 25 minut. Możecie to trochę przedłużyć ze względu na mrożone maliny. Myślę 28 to będzie tak max, 28 minut. Ok, muffinki w piecu siedziały 30 minut. Wyjmuję je. Jak widzicie, do niektórych nałożyłem za dużo i się wylały, przez to część jest płaska. Nałóżcie po prostu mniej. Teraz one muszą chwilę wystygnąć i trzeba je wyjąć z foremek. Przygotowanie muffinek to naprawdę chwilka. W trakcie filmu powiedziałem, że 25-28 minut. Siedziały 30 w piecu i to jest naprawdę dobry czas. Widzicie, to nie jest naprawdę nic skomplikowanego. Na pewno sobie poradzicie.
Jedyna uwaga jest taka, że jeśli nie jesteście pewni swojego blendera, to po prostu zblendujcie czekoladę wcześniej, przed mrożeniem, a dopiero później ją zamroźcie. Dzięki serdeczne, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej, hej!